24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, gościem naszym teraz na łączach. Czy ze Strasburga, czy z Brukseli? Pan Marek Baldeł, deputowany Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy ze Strasburga. Aha. To najpierw pytanie podchwytliwe. Czy zostaje pan w Parlamencie Europejskim do końca kadencji, czy może koledzy kuszą pana, żeby wystartował pan w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku? Koledzy mnie nie kuszą, ale z mojego okręgu, w którym mieszkam, w Częstochowie, tam jest pan doktor Zdzisław Wolski, świetny poseł, świetny lekarz, świetnie spełnia swoje obowiązki jako poseł. Był naszym gościem tu w Polskim Radiu 24, merytoryczny polityk. To prawda, tak, bardzo dobrze przygotowany, trzymam za niego kciuki, żeby ponownie został wybrany. A te dyskusje o tym, kto ma być kandydatem w tym pakcie senackim, docierają do pana, do Brukseli czy do Strasburga, czy to się toczy w kręgach ścisłego kierownictwa Nowej Lewicy? To się toczy w kręgach ścisłego kierownictwa. Myślę, że jeszcze nie ma rozmowy ani o kręgach, ani o nazwiskach, ale ja również popieram pana Wojciecha Koniecznego z PPS-u, który z Częstochowy uzyskał mandat senatora i będę go popierał w tych wyborach, żeby również uzyskał reelekcję. To panu... Też lekarz. Świetnie przygotowany merytoryk. Właśnie, panu posłowi nie tylko lekarz, ale dyrektor dużego szpitala jeszcze. Tak, to prawda. Świetny neurolog, dobrze przygotowany, merytorycznie, spokojny, zrównoważony człowiek, który dba o interesy mieszkańców regionu. No to z tych kandydatów, których pan wskazuje jako godnych, no to fachowcy od konkretnych spraw. Mało tu widzę klasycznych polityków, czyli właściwie amatorów, no bo w Polsce nie ma szkół polityki, tylko samemu to się prawda. Jakoś panie przebijamy. Jeszcze jako szef SLD i szef SLD w Częstochowie i szef SLD w województwie śląskim takich właśnie kandydatów rekomendowałem i promowałem na posłów. A to są jedyni lekarze w klubie Lewicy. To pewno średnio by się panu podobało popieranie na przykład pana Romana Giertycha jako kandydata pana Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej w 90. okręgu senackim, tak ponoć ma być, obejmującym powiat poznański. Choćby z tego powodu, co Lewica mówiła o panu Romanie Giertychu jako ministrze edukacji. Nie tylko jako ministrze edukacji, ale jako szefie młodzieżówki, młodzieży wszechpolskiej, tak? Jego poglądy. No, dla nas skrajnie nacjonalistyczne blokowanie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo byłem sekretarzem generalnym Stowarzyszenia ProEuropa, które organizowało kampanię proeuropejską. Jego działalność w tym czasie nie była dobra dla Polski. Cieszę się, że w tamtym okręgu nie będę głosował. A czym pan tłumaczy tę zmianę uczuć do pana Romana Giertycha ze strony kierownictwa Platformy Obywatelskiej? Oni się zmienili, czy pan Giertych się zmienił? Ja myślę, że też pan Giertych się zmienił ze względu na, no, myślę, że nie całkowicie jego poglądy się zmieniły, ale myślę, że wspólni wrogowie połączyli i pana Tuska, i pana Giertycha. No tak zgodnie z tym starym przysłowiem, tak, że no wróg tak. Mojego wroga może być moim przyjacielem. Moim przyjacielem. W Polsce toczy się pewien spór ideowy wokół Jana Pawła II, ale nie tyle o to chciałem pana zapytać, tylko o to, co przeczytałem wczoraj w Gazecie Wyborczej w wypowiedzi z rozmowy z panem profesorem Januszem Majcherkiem, socjologiem i filozofem, który powiedział coś takiego. To nie jest walka o pamięć Jana Pawła II, tylko o kształt Polski. O to, czy pod jego patronatem zostanie zaprowadzone państwo zideologizowane, w którym prawo będą dyktować hierarchowie. Gdzie pan Majcherek, a może pan też widzi tych ajatollahów katolickich, którzy próbują wpływać na przykład na prawodawstwo w Polsce? Panie redaktorze, wypowiedzi wielu hierarchów kościelnych wzywających do zwiększenia udziału
religii w zinstytucjonowanym państwie, w zinstytucjalizowanym państwie, no jest widoczne. No, ja również mogę się posłużyć przykładem biskupa z mojego miasta, czyli arcybiskupa Depo, który jest znany z bardzo ostrych wypowiedzi, ale ja jestem zwolennikiem państwa światopoglądowo-neutralnego. Czy istnieje zagrożenie... Poradziliśmy sobie z tym. A czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla świeckości państwa w Polsce? No, istnieje, panie redaktorze. Przypomnę, że Iran to był bardzo laicki kraj, w którym kobiety... Trochę pod przymusem, panie pośle, no funkcjonowały, bo... Funkcjonowały tak jak... Funkcjonowały to tak to jak prawda, ale cesarz Reza Pahlavi tak sobie życzył i to było państwo trochę totalitarne jednak, mimo że monarchia... No, a teraz monarchia. Mamy państwo demokratyczne. Nie. W tym sensie, że zarówno demokrację... Zamordystyczną, że tak powiem. Zarówno demokrację narzucono trochę z góry, jak i zamordyzm narzucono z góry. O to mi prawda, tylko chodziło. Ale systemy potrafią się zmieniać. Ja wierzę, że w Polsce jest to niemożliwe, ale chciałbym jednak, żeby prawo było ustalane w parlamencie polskim, a nie chyba tak jest. W instytucjach kościelnych. No, tak jest. I tutaj przyznam się szczerze, że trochę, że też widzę, że jednak Jarosław Kaczyński nie do końca się ugina pod naciskami różnych hierarchów kościelnych. To jeszcze zapytam pana... Ale pamiętam, że za czasów Platformy był podział na Kościół Warszawski i Kościół Krakowski. Łagiewnicki. To pamięta pan, Donald jak posłowie... Tusk, i Donald Tusk głosował przeciwko ustawom światopoglądowym, których ja byłem autorem i sprawozdawcą w polskim parlamencie. No właśnie, to pan... Platforma ramię w ramię z PiS-em odrzucała wszystkie prokobiece ustawy, no to które ja składałem. Pamięta pan z pierwszej ręki i pamięta pan zapewne rekolekcje polityków Platformy na Jasnej Górze, na Świętej Górze, w Gostyniu, w Łagiewnikach, odwiedziny u benedyktynów w Tyńcu. To hipokryzja z dzisiejszej perspektywy? Myślę, że częściowo u niektórych kolegów z Platformy tak, ale myślę też, że część polityków się zmieniła. Donald Tusk, będąc w Brukseli, zobaczył, że świat jest trochę inny i że postanowił wyjść z tych starych butów i postanowił trochę zmienić swoich kolegów. Zresztą ta deklaracja o tym, że ci, którzy nie będą, czy ci, którzy zostaną konserwatystami, nie znajdą miejsca na listach Platformy Obywatelskiej. To taka silna deklaracja, więc ja tutaj też pozytywnie wierzę w taką pozytywną zmianę, no wynikającą choćby z tego, jak wygląda świat. No jednak podróże kształcą i człowiek jak podróżuje, widzi jak żyją inni ludzie, to może jednak wyciągać inne wnioski. To muszę się zastanowić, bo byłem w tylu krajach, jakie wnioski powinienem z tego wyciągnąć. Ale nie żartując, zanosi się na to, że ten zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych po 2031 roku może zostać przedłużony, bo jest silna grupa sprzeciwu z Niemcami, Włochami i także Polską. Czy uważa pan, że to się stanie? Bo to musi być decyzja pana między innymi, czyli Parlamentu Europejskiego, czy odejdzie się od tych założeń i czy faktycznie się odejdzie i czy to jest dobre rozwiązanie, no bo tu głosy są oczywiście tych zwolenników walki o poprawę klimatu, że to jest złe rozwiązanie, ale ludzie patrzą realistycznie na to, czy społeczeństwo może się na tyle zmienić, żeby się przestawiło w ciągu no, kilkunastu lat raptem. Panie redaktorze, ja w ogóle jestem w szoku, bo Parlament Europejski nigdy nie głosował za zakazem sprzedaży samochodów spalinowych po 35 roku. Nie wiem, skąd to dziennikarze wzięli. Nie, bo to jest... powtarzają. To, no, nie ma to jest nieprawda. Nie ja ma nie ścisłego zakazu. Za zakazem sprzedaży. To prawda, tylko te samochody będą obłożone takim podatkiem, że się nikomu nie opłaci po prostu. Nie, ale jeśli nawet w tej sprawie pan mówi, to Mateusz Morawiecki zgodził się, wbrew nawet lewicy, bo moja grupa była przeciwko,
opodatkowaniu samochodów spalinowych, a w KPO jest właśnie punkt, który wpisał rząd, żeby opodatkować samochody spalinowe i to nawet nie po 35. Ale to też ten file, ta rezolucja nie dotyczy podatku. Naprawdę, panie redaktorze, wszyscy no, w Polsce toczymy tak naprawdę dyskusję wirtualną, bo ktoś jakiegoś fejka wymyślił. Parlament Europejski nie zabrania sprzedaży po 35 roku aut spalinowych. Naprawdę. Nie wiem, skąd to się wzięło. To jest nieprawda. Ja o tym wiem. Tylko ludzie uważają, że te podatki będą tak radykalne, że to de facto będzie oznaczać, że tych zwolenników nie będzie stać na to, żeby Ja liczę, że te podatki nie wejdą. Ja liczę na to, że te podatki nie wejdą. Moja grupa będzie to blokować, ale to nie chodzi o podatki i zakaz sprzedaży. Chodzi o to, że Parlament Europejski podjął decyzję razem z Komisją i razem z Radą, bo już trialogi się skończyły w ubiegłym roku, czyli z premierami i prezydentami kraju, o tym, żeby nie można było rejestrować nowych samochodów po 35 roku. Ale to nie chodzi o to, że pan czy ja kupimy po 35 roku samochód z silnikiem spalinowym i nie będziemy mogli go zarejestrować. To jest nieprawda. Chodzi o to, że producent samochodu z silnikiem spalinowym nie będzie mógł go poddać homologacji. Jeżeli go wymyśli po 35 roku, to nie będzie mógł go homologować i wprowadzić do sprzedaży. Ale wszystkie, które będą miały homologację, będzie można nimi normalnie handlować, będzie je można kupić, będzie nimi można jeździć. Jak ktoś zabroni handlować samochodami po 35 roku, będzie mówił, że na podstawie tej rezolucji nie wolno handlować samochodami, proszę mu powiedzieć, że BALD nie pozwala. Jasne, jasne. I można handlować. Dobrze, że pan to wyjaśnia, bo to w obiegu publicznym trochę się miesza te dwie sprawy tego, czy to się będzie opłacać z tym, czy to jest... Myślę, że się nie będzie opłacać. Jest dozwolone. Właśnie nie będzie się opłacać niestety. Nie będzie się opłacać, ale nie tylko, nie ze względu nawet na podatki, na różnego rodzaju rzeczy, tylko będą samochody elektryczne bardziej dostępne. W mojej ocenie i w ocenie Parlamentu Europejskiego baterie będą dużo tańsze, a dzisiaj koszt samochodu elektrycznego to 50% koszt części i zbudowania tego samochodu, a 50% koszt baterii. No i jeszcze jest problem tej infrastruktury energetycznej, panie pośle, bo gdyby dzisiaj choćby połowę samochodów podłączyć do prądu w Polsce, czy gdyby były elektryczne, to byśmy wylecieli w kosmos energetycznie, bo ani linie przesyłowe... Myślę, że byśmy raczej nie wylecieli w kosmos, tylko byśmy mieli blackout. Ale generalnie tutaj dużo, polski rząd ma dużo do zrobienia. Na jedno wychodzi. Bo jeżeli patrzę na mapy samochodowe... Ciemność, widzę ciemność. To no, w krajach europejskich to całkiem nieźle wygląda. Zresztą jak jeżdżę, to widzę mnóstwo stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Ale w Polsce z tym mamy problem i polski rząd powinien jednak zabezpieczyć nas, bo odwrotu od samochodów elektrycznych nie ma. I mówię to jako mechanik samochodowy. Po prostu sprawność samochodów elektrycznych wynosi 97-98%, a samochodów spalinowych 40%. 50%. To o tej pana specjalności nie wiedziałem, żeby jeszcze te zasięgi... Ale jakby pan redaktor chciał porozmawiać o wyższości samochodów elektrycznych nad spalinowymi, to jako mechanik niestety muszę przyznać, że jednak te elektryczne są no, dużo sprawniejsze i dużo lepsze. Bo są proste, przez silnik elektryczny ma ponad 100 lat. Samochody elektryczne były budowane wcześniej niż spalinowe, tylko był problem z baterią. Zdecydowanie wcześniej. To jest pomysł sprzed jeszcze wynalazków. A jeśli ktoś mówi, że one będą jeździły krótko, to niech pan redaktor spojrzy, no ja tutaj żartuję, ale na Meleksy, które jeździły w naszych zakładach i fabrykach, tak? Pamiętam te czasy. Po 10-15 lat. Panie pośle, porozmawiamy sobie jeszcze o tym przy innej okazji. Dziś muszę podziękować, bo mamy już następnego rozmówcę. Bardzo dziękuję, pan Marek Balt, eurodeputowany Lewicy. Balt pozwala kupować samochody spalinowe po 35 roku. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Chcą ci postawić maszt telefonii komórkowej koło domu?